Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co się wam pokaże, to lampkę radar od IGP Sportu kontra lusterko. Czyli dwie rzeczy, które mogą poprawić wasze bezpieczeństwo jeżdżąc na drogach asfaltowych. I mam dzisiaj lusterko autora, które kosztuje 25 zł oraz lampkę IGP Sportu SR30, która jest 20 razy droższa i kosztuje 500 zł, oczywiście z kodem Veloberta na Trezado. Dobra, lecę się trochę rozjechać, zobaczyć jak będzie mi się jeździło z tymi urządzeniami, bo już wcześniej kiedyś korzystałem z lusterka, niedługo, ale kiedyś korzystałem i od jakichś kilku tygodni też mam tę lampkę radara, gdzie już miałem okazję przetestować na liczniku Garmina, którego mam dzisiaj ze sobą, i na liczniku BSC300, którego co jakiś czas używam. Licznika BSC300 używam sporadycznie z tego powodu, że niestety zostałem trochę jakbym takim niewolnikiem ekosystemu Garmina. Mam zegarek oraz licznik Garmina i to wszystko sobie tam ładnie ze sobą współgra. I mimo że BSC300 to naprawdę bardzo fajny licznik w tym budżecie, to niestety Garmin ma na taką opcję jak Cycling Dynamic. Czyli przy rowerze szosowym mam zamontowany obustronny pomiar mocy, gdzie mierzy mi dokładnie lewą, jak i prawą nogę. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić takie porównanie BSC300 do Garmina Edge'a 540, bo wizualnie to są bardzo podobne do siebie liczniki, ale oczywiście co do oprogramowania i funkcji mocno się różnią. Ale palisada jechała, co? Jeden za drugim. Dobra, mamy znak 240 400 metrów. Ustawmy się 150 metrów dalej. Zaraz zobaczymy, czy łapię ze 150 metrów. Znak jest 150 metrów dalej. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle działa na postoju. I powoli auto zbliża się do znaku. Dobra, znak w tym momencie. I teoretycznie przekroczył znak i dobra, póki co na razie na idealnie tak na tych 150 metrów to nie działa. Jednakże można by szacować jakieś 130, no kawałeczek dalej. To co mnie wczoraj zaskoczyło, bo akurat wczoraj byłem jako kierowca i wracając widziałem właśnie jednego rowerzystę, czy też kolarza, który coś tam był w miarę widoczny z daleka. Choć się był ubrany bardzo ciemno, akurat też był zachód słońca i miał lampkę gamma i w momencie
On miał teraz w tym momencie ustawionego tego radara tak samo jak ja, czyli on teoretycznie jest wyłączony, ale w momencie jak sobie jedzie o tam samochód, to zaraz zobaczycie, że on daje takie fajne, mocniejsze błyśnięcia, o ile ta lampka już się mi nie wyłączyła. O, widzicie? I powiem szczerze, że to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że sama lampka Prox Gamma jest dużo bardziej skuteczna, ale tak naprawdę okazuje się, że w praktyce widać ją bardzo niewiele. To jest lampka, która chyba kosztuje około tam 20-30 zł i jest na baterię. Ja sam też taką lampkę mam i używam ją bardziej jakoś tam awaryjnie. Na przykład jakbym miał jechać jakiś ultramaraton, to żeby na przykład na noc sobie ją dodatkowo załączyć. A tutaj powiem szczerze, że no rzuciło mi się to w oko, że nagle tak powiedzmy nic i nagle takie błyśnięcia, które pokazały, że faktycznie jakiś tam rowerzysta jest. Dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Jedzie samochód bardzo szybko, z tego co się mu wydaje na oko, i powoli zbliża się do znaku. Tak, teraz jest znak. No działa to. Można powiedzieć, że około 150 metrów to działa. Można by tam szacować plus, minus 10, może 15 metrów. Ale powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o kwestię lusterka. Bo ja zawsze uważałem, że lusterko jest lepszą opcją niż na przykład taki radar, bo na przykład w lusterku widać, czy ten auto za tobą w ogóle jest w twojej linii, że zaraz ci wjedzie w tyłek, czy jedzie on faktycznie gdzieś tam poboczem. Ale dzisiaj, gdzie na przykład nie jest bardzo słoneczny dzień i biorąc pod uwagę, że auta mają bardzo różne lampy, oświetlenie, to jestem taki trochę zaskoczony właśnie tym, jak działa lusterko, bo lusterko wcale nie działa tak idealnie, jakby się to wydawało. I zaraz właśnie może zademonstruję, o ile coś będzie jechało. Z tamtej strony jedzie więcej aut. O, patrzcie. Jedzie sobie autko. Zaraz, o, nawet dwa. I zobaczcie, nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale w lusterku te autka nie są tak dobrze widoczne. O, dopiero jakieś tak naprawdę między 50 a 100 metrów, i to mówię, dużo zależy od oświetlenia. Na przykład teraz ten, co jedzie, jedzie na mocniejszym. On już jest 150 metrów ten, a tutaj widać takie malutkie kropeczki, gdzie jak ktoś ma problemy ze wzrokiem, to też będzie miał ciężko to wychwycić. Więc lusterko nie jest to takie genialne, jakby mi się wydawało. Widoczność lusterka też w zależności od oświetlenia to jest od 50 do 100 metrów. Czyli radar ma dosyć większy zasięg. Dobra, jadę trochę jeszcze powalczyć z wiatrem, bo dzisiaj znowu wieje wyjątkowo. Tym razem nie jadę w jedną stronę, a szkoda, bo bardzo bym chciał. Tylko chciałbym dzisiaj pojechać z wiatrem. To jest takie moje marzenie, aby pojechać jakiś tam dłuższy dystans tylko i wyłącznie z wiatrem. Aczkolwiek, no, jak widziałem dwa dni temu, te wiatry były w ogóle w inną stronę i tam w ogóle żaden pociąg mi nie sprzyjał. Dzisiaj ten wiatr się zmienił i można by było coś takiego już fajniejszego wykombinować, ale cóż, jadę na razie jeszcze powalczyć z wiatrem i zaraz jeszcze parę słów opowiem. Drugi mój taki cel jeszcze do osiągnięcia w tym roku, w tym sezonie, to jest to, żeby sprawdzić się na 100 km na rundzie przy mniej wiecznym dniu, aby te warunki były takie w miarę sprzyjające. Ale dzisiaj nie dość, że właśnie wieje, to w dodatku noga też nie ta, bo coś mnie i moją rodzinkę bierze na choroby. Zresztą chyba słychać też po głosie, że jest delikatnie taki zbasowany. Dobra, lecę. Póki nie pada, bo jeszcze co najlepsze zapowiadają ci deszcze. No już w ogóle. Podwójne kombo.
chyba bije rekord z wiatrem. Dzisiaj tylko 60 km pod wiatr. Czas powoli odbijać i zawracać. Więc właśnie ta gorsza część za mną. Jakoś się kręciło, ale teraz czas na troszeczkę szybszą jazdę. Dzięki lusterkowi i radarowi nie musiałem się ani razu obejrzeć do tyłu. Coś niecodziennego. km dzisiaj jest zrobione. Przyznam szczerze, że miałem bardzo duży kryzys, ale na szczęście siły odzyskałem i nawet tam dwa razy gdzieś tam próbowałem depnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ale tak, jeżeli chodzi o samą lampkę, to może parę kwestii technicznych. Lampka obsługuje Bluetooth i Ante Plus, więc tak naprawdę, jeżeli nie posiadacie licznika, a chcielibyście korzystać z takiej lampki, możecie wykorzystać swój telefon, bo wystarczy zainstalować aplikację IGP Sportu i śmiało też z tej lampki można korzystać. Posiada kilka trybów świecenia, oczywiście stały, mocniejszy, jak i słabszy, oraz mrugający, oraz tryby mrugające. No i ten tryb samego radaru, gdzie tylko w momencie, kiedy nadjeżdża samochód, to włącza się takie dynamiczne światełko. Teoretycznie lampka wytrzymuje 25 godzin wedle producenta, ale nie jest podane w jakim trybie i przyznam się wam szczerze, że sam osobiście jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale może teraz jeszcze trochę ją potestuję i zobaczymy, ile może ona wytrzymać. Zasięg świecenia to jest do około 1,5 km, a zasięg radaru to około 150 metrów. I ten zasięg, jak sami widzieliście, by się zgadzał. Jak widać na załączonym obrazku, lampka nie musi być wykorzystywana tylko z licznikiem IGP Sport w Garminie, jak pewnie i w Wahoo też to normalnie działa. Nie wiem jak w innych. Z takich kwestii praktycznych, no to ja byłem sceptycznie nastawiony na takie typu gadżety, bo ja jestem takim typowym szosowcem i tak naprawdę bez takich gadżetów mogłem i mogę robić, mogę jeździć całymi dniami i wydawało mi się, że tylko lusterko by spokojnie wystarczy, ale jak dzisiaj przekonałem się w praktyce, same lusterko ma swoje ograniczenie i chociażby właśnie co do widoczności oraz słyszalności, bo jednak z tym, czy my usłyszymy samochód, to bywa różnie. Dzisiaj próbowałem sobie tak wziąć i mniej więcej to jakby przetestować i ja sam samochód słyszę z okolic między 50 a 100 metrów. Z tym bywa oczywiście różnie. W dzisiejszych czasach są też już powoli samochody elektryczne, które emitują trochę mniejszy hałas, więc możemy się grubo zdziwić. Jednakże sam radar też ma pewne ograniczenie, bo fajnie, że powiadamia nas o tym, że samochód jedzie z około 150 metrów. Fajnie, że powiadamia na liczniku pokazuje na czerwono mniej więcej z jaką prędkością jeździ. Spoko jest, że pokazuje później na zielono, że już jest czysto i że możemy sobie jechać spokojnie, ale nie wiemy, czy ten samochód jedzie prosto w nas. Więc patrząc okiem takiego typowego szosowca, mi na przykład osobiście ten gadżet nie jest potrzebny, a jeżeli byłbym osobą, która by trochę bała się o swoje bezpieczeństwo, bo nie ma jakiejś podzielności uwagi, czy jazda po asfaltach jest czymś dla niej jakby za karę, to powiem szczerze, że wtedy takie rozwiązania są jak najbardziej przydatne. Jednakże przyznam szczerze, że wolałbym mieć jeden i drugi gadżet, czyli i lampkę, i radar, bo w momencie, kiedy lampka nas informuje, że jedzie jakiś samochód albo i więcej, to w tym momencie można spojrzeć sobie w lusterko, czy ten samochód jedzie w nas,
czy będzie przejeżdżał obok nas. I wydaje mi się, że dla tych, co sobie cenią bezpieczeństwo, to obydwa te rozwiązania będą jak najbardziej spoko. Więc oczywiście możecie pisać w komentarzach, z jakich gadżetów wykorzystacie, jak wam to się sprawdza, czy przymierzacie się do zakupu na przykład takiego radaru. I oczywiście, jeżeli takiego radar wam faktycznie jest potrzebny i chcielibyście skorzystać, to oczywiście macie rabat na Tryzato z kodem VELOBERT. A ja cóż, dalej lecę kręcić kilometry. Jak wy to oglądacie, to ja już jestem pewnie na Robinsonadzie albo już po. Więc czas wypocząć, bo dzisiaj kryzys naprawdę miałem spory, więc pamiętajcie, według zaleceń Roberta, że lepiej być bardziej wypoczętym niż przetrenowanym, więc pamiętajcie o sobie, łapie, dzwonię, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, piąteczka.